Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy sobie ścigać się w wyścigach multiplayer. Wow! Nissanem GTR. To już jest konkretna prędkość. To nie są jakieś tam żarty. Klasa, nie wiem, C czy D. Tutaj mamy Nissana GTR-a, napęd na 4 koła, wersja Horizon Edition. I naprawdę ten samochód lata pięknie. Można nim trochę dupką porzucać, ale no bez przesady, na pewno 4 koła, zresztą GTR do tego nie jest. Można coś tam polatać, to są bardziej takie power slidy. Można jak najbardziej pozdobywać trochę punktów, no ale on jest bardziej do szybkiej jazdy niż do popisowego driftowania. Tak, bardzo, bardzo fajnie przyspiesza. Myślę, że da mi sporą przewagę na wyścigach, chociaż nie wiem co wybiorą sobie przeciwnicy do tych wyścigów. To zobaczymy, ile punktów zdobyli przed pierwszym wyścigiem. O, za umiejętności dostałem tylko 470 punktów. Na razie jestem pierwszy, ale spokojnie, niech dojadą te koksy. Zaraz zobaczycie. O, już, czwarta pozycja i te koksy takie z wysokim poziomem. O, już mnie przegonili. Volvo 850, tego kwadraciaka ktoś wziął. I proszę bardzo, ósma pozycja, mają po 5000, nie jest to duża różnica, ale wiecie, tutaj trochę różnicy, tam trochę różnicy i tak się właśnie wygrywa na mistrzostwach w Forzie. To jest trochę niefajne, no bo z jednej strony jak ktoś chce sobie fajnie, fajnie wygrywać wyścigi, jeździć tak, wiecie, czysto, ładnie, to i tak wygra osoba, która będzie cały czas driftowała tylko i wyłącznie, no nie? Więc to jest takie, wiecie, no ale w sumie, jak ktoś jeździ naprawdę bardzo, bardzo dobrze i się jeszcze popisuje podczas tej jazdy driftując, tak, no to wtedy też dużo tych punktów zdobywa. Startuję z pierwszej pozycji. Mam Nissana GTR-a, więc naprawdę bardzo fajne przyspieszenie, zwłaszcza start. A tutaj wyprzedza mnie Seller. I Subaru Impreza. I Volvo. No ale zobaczymy na pierwszym zakręcie ostrym, jak to będzie wyglądało. I zbliża się. Dzięki za skasowanie wszystkich punktów. Bardzo dziękuję. O, i wszyscy mnie zostawiają. Coś tutaj mam z mocą nie tak. Ja myślę, że za szerokie mogłem mu opony wsadzić, czy coś. Coś go tutaj blokuje, może spoiler. Nie trzeba kiedyś go jeszcze tam zobaczyć. Volvo kwadratowe na przodzie jedzie. Spoko, nie poddajemy się. Kurde, ale plują. Patrzcie, jak wyścig. O, tutaj będzie kiepsko. Jednak udało się fajnie przejechać. Wow! Kurczę, co oni mają w tych samochodach? Ja tu sobie GTR-a wziąłem, R35, na pewniaka. Myślałem, że no nie, będę wygrywać. A tu się okazuje, że jestem na 8 pozycji. Gazuj, gazuj, GTR-ze. Tu będziemy mieli fajny podjazd. I te wyścigi są mega dynamiczne. Już w klasie S1, a S2 to już wszyscy latają właściwie. Okej, szósta pozycja. No i dupa, szósta pozycja.
no nie najlepiej, nie udało się zdobyć punktów umiejętności zbyt dużo, więc... Oj, będzie ciężko. Volvo 850 mnie rozwaliło. Kurczę, no nie fajnie. Ale widzieliście, brakowało mi przyspieszenia w tym moim GTR-ku. Coś tutaj jest nie tak, coś tu nie gra, ale też widzieliśmy jedną niepokojącą rzecz. Start nie wyglądał fajnie z jedynki. On powinien tu kopcić konkretnie. Ja myślę, że mamy w nim w tej klasie za mało mocy. Trzeba by było na przykład wywalić lepsze opony. Pewnie są też jakieś szerokie zainstalowane i zainstalować mu więcej mocy. Ciekawe, co by się wtedy działo, no nie? Bo on przecież trakcję ma bardzo fajną. Napęd na 4 koła. Docisk chyba też ma całkiem dobry. Myślę, że można by było go jeszcze jakoś podkręcić. Ale okej, ścigamy się. Może uda się wygrać takim tuningiem. Wiecie co? Bardzo chcę przetestować moje Murcielago Super Veloce na wyścigach multiplayer. Widzę, że jeden gracz tutaj nawet ma to Murcielago. Ale no co, ja mam w klasie S2, zrobiłem z tego koksa. Myślę, że powinienem je zrobić do klasy S1, wtedy częściej będę się ścigał tutaj na multiplu właśnie tym autem. Bardzo bym chciał. Dobrze, mamy okrążenia. Zobaczymy, jak mi pójdzie w GTR-ku. Jest tu kilka takich zakrętów, których GTR-ek nie lubi. Dobrze, wszyscy się tutaj wykruszyli na tych zakrętach. Szansa dla mnie, by zaatakować. Ferrarkę tu rzuciło troszeczkę. Jest dla mnie. O-o. Dobrze, jakoś udało się dodatkowo silnikiem wyhamować. Świetnie. Piąta pozycja, jest ok. Za mocno zahamowałem, zdecydowanie mogę sobie tutaj na więcej pozwolić. O. Co mogę wam powiedzieć? Znajomość wyścigów jest bardzo ważna, wszystkich tutaj zakrętów. Właśnie próbuję wziąć Volvo 850. I poszło całkiem fajnie, no nie do końca. Tutaj mi jeszcze ciśnie, zobaczcie. Cholera, no. Ciska to Volvo. Na pewno ma problem z dohamowywaniem i z pokonywaniem zakrętów. O, widzicie teraz. Dobra, czwarta pozycja. Nasz team wydaje się być na prowadzeniu. Nie mogę teraz na to zerknąć, bo po prostu zapierdzielam. Nie mam czasu na takie pierdoły. Ale Volvo chyba mi nie groźne. Zostało z tyłu. Teraz sobie pozwoliłem na trochę więcej na tym zakręcie. I nawet jakoś poszło. Wow, wow, wow. No i ostatnie okrążenie. Zobaczymy teraz, co się stanie. Trzymajcie kciuki. No już ciężko będzie ich tam dogonić. Może kogoś zdubluje. Widzę, że tam jeden ziomek bardzo z tyłu został. Okej, okay. Wygląda na to, że tego tylnonapędowca teraz złapie, Celera. Ale daje ostro tutaj Twin Turbo. Pan Celer Twin Turbo daje ładnie na prostych. Zarzuca go, bo ma taką wysuniętą do tyłu dupę strasznie. Ale daje czadu, ładnie. Jest to na pewno trudne auto do opanowania. Nie wiadomo, na jakich tam wspomagaczach ziomek gra. Fajnie, jakby to było gdzieś wyświetlone, no nie? Kto na czym gra, kto bez czego. Takie ikonki proste. O, ale mnie tutaj załatwił ładnie. Trochę mnie zepchnął na pobocze, na wewnętrzną. I mnie wyprzedził ładnie. No, ładnie dawał tym S7 z Celerem. Muszę przyznać. No i dobry jest. To nie jest łatwa sprawa taki samochód opanować. Z napędem na tył. Chylę czoła. Vantage S z 13 roku wygrał ten wyścig. Też napęd na tył. No nie wiadomo, jak. Właśnie to jest takie
Nie wiadomo, kto jak ten samochód zrobił. To jest jednak ważne, bo wiedziałbym, z kim ja mam tutaj do czynienia, a to... Nie wiem. Tu jest jakaś ikonka, która wskazuje, kto jakie wspomagania ma włączone? Chyba nie. Poziom trudności ułatwienia 7000 punktów, nie? Kredytów. Także widzicie, skąd ja tyle tych kredytów mam. Po prostu gram na trudnym poziomie. Czysta jazda, 7000! Wow, 20000 dostałem za ten wyścig! Punktów doświadczenia, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie wiem, czy ja nawet nie będę na jakiejś wysokiej pozycji. Nie no, tamci, co jechali z przodu, to też przecież ładnie śmigali. O, Cobra R wygrałem. Ładnie, no. 36000 mam. Oni mają po 41. Różnica nie jest duża. Myślę, że jest szansa to wygrać. Widzę, że BMW M3 drifter kolejny się trafił. Wszyscy w tych BMW-kach driftują cały czas. Ale na tym driftowaniu można się mocno przejechać. Delikatnie mówiąc, bo może coś uderzyć i skasuje wszystkie punkty, cały streak. Całe combo, lepiej mówiąc. Dość fajnie wszedłem tutaj. Gdzie w ogóle ten punkt jest? Nie wiem, ja jadę asfaltem. Ktoś już dojechał. Serio? Ale jak to tak? Aha, to jest już tutaj. Ja jadę normalnie drogą. Nie będę się nigdzie tu wychylał GTR-em. Zresztą on jest zawieszony tak, jak że jakbym wyjechał. O, na jakieś bezdroża. To bym się chyba pod ziemię zanurzył. Jest tak nisko zawieszony skubaniec, ale mówię wam. Trzeba go będzie tu trochę podkręcić, on zdecydowanie za słabo przyspiesza na prostych. To nie jest GTR, którego ja znam, absolutnie. Koniec czasu? Ktoś tam dojechał chyba... nie wiem, musiał się zrespawnować na tym punkcie. Bardzo mało punktów dostałem z tego tytułu. Trudno. O, podskoczyłem chyba w klasyfikacji generalnej. 39000 punktów. Myślę, że jak się uda następny wyścig dobrze pojechać, to... Mogę nawet wbić na pierwszą trójkę. Byłoby fajnie. Niektórzy gracze są bardzo nastawieni na wygrywanie w tej Forzie, wiecie, w wyścigach, żeby za wszelką cenę wygrać i spychają wtedy. A to jest właśnie fajne, jeśli czasami się zdobędzie drugą i trzecią, czy tam nawet piątą pozycję, czy dziesiątą, to wtedy mamy większy fan, większą frajdę z tego, że wygramy jakieś mistrzostwa, jeżdżąc sobie te wyścigi. To jest super. Wygrałem wyścigi, ale zajebiście, dawno nie wygrałem nic, nie? Tak jakbyśmy wygrywali jeden za drugim, dla mnie to nie byłaby taka satysfakcja chyba. Czasami też fajne jest to, że jakiś nawet bardzo dobry gracz bierze sobie jakiś trudny do opanowania samochód i niekiedy zdobywa tą piątą czy czwartą pozycję. No cholera! Ale go zabrało, widzieliście to? Co się z tym kartaczem stało? No rzeźnia. I zobaczcie, ja o niego walnąłem, zatrzymałem się w miejscu, a jego zabrało jest chyba na pierwszej pozycji albo drugiej. What the fuck? Ale jaja. Szczęśliwy kantacz, chyba też muszę go zrobić na te wyścigi, bo on przynosi farta. Dobra, jedziemy, po prostu jedźmy już. Słabo poszło. Wina tam już wcześniej hamował, a mi tak, no, nie do końca to wyszło, to hamowanie. Włączyłem na ścianie. Teraz zdecydowanie lepiej ten zakręt poszedł. Ale i tak zostało przyspieszenie, no kurde, coś jest nie tak z tym GTR-em. Nie trzeba po tym wyścigu, znaczy po tych mistrzostwach dokręcić do niego parę części, tak myślę. Żeby on lepiej przyspieszał.
Wow, wow, wow. Jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów, no to nie jest tutaj jakoś super dobrze. Ojej, co się stało? Jakiś lag miałem. No to było straszne. Dawno nie miałem laga. Żadnego w Forzie. Gaz, 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 gaz. O, już tutaj się dużo nie ubra raczej. Oby tylko jechać czysto, może się dostanie bonus za czystą jazdę. Chociaż ci z przodu też widzę, że tam czysto w miarę jadą, więc też dostaną ten bonus. Bardzo się tutaj nie wyróżnię pod tym względem. A na pierwszym okrążeniu przywaliłem dość mocno w bandę tutaj w tym miejscu. Nie mogę tego nie przetrwać. Oho, jaki power slide. No i znowu ten kantacz we mnie wcelował. Co on? Nie wiem, ale ten fart na początku był niezły. Podobało mi się to. Po prostu fala innych graczy go zabrała, no. A ja się o niego zatrzymałem. Nikt inny, tylko ja. Nie udało się niestety, no kurczę. Szósta pozycja. Czas okrążenia. No. Adekwatny do pozycji. Ach, no kurczę, mogło mi pójść lepiej. Gdybym się nie rozbił o tego kantacza, to może by poszło lepiej. Kurde, no. No i kolejne zawody. Widzę, że pojawiła się Toyota Supra 98 rocznik. Bardzo chciałbym złożyć sobie ten model z Tamii. Nie wiem, czy wiecie, to osoby, które oglądają ten odcinek, może nie wiedzą, że ja właśnie składam modele samochodów. I jest właśnie taka Supra. Ona nie kosztuje dużo, tam 68 chyba złotych ten model do składania. Ale jest bardzo fajny, bo ma taki odkrywany silnik. Wow! Tą podnoszoną maskę i ten silnik właśnie bardzo, bardzo fajnie tam widać. Mimo, że jest to dość tani model, to posiada wiele, wiele fajnych detali. Można go ciekawie, ciekawie złożyć, skonstruować. Wow, co mnie tutaj spyka, ziomek? Próbował mnie tam zgwałcić troszeczkę. Widzę, że lepiej trzeba tutaj przyhamować bokiem troszeczkę z boku. Nie dać się im zepchać. Poszło bardzo fajnie, plus hamowanie silnikiem, ekstra. Trzymajcie kciuki, bo mam szansę zdobyć fajną pozycję. Na razie czerwoni wygrywają. Coś mnie tutaj z tyłu martwytuje i to jest właśnie cholerny Subaru i dupa. Spadłem bardzo nisko na 10. pozycję, niedobrze. No ale tam jest spory peletonik, myślę, że oni zaraz się tam gdzieś wykrzaczą. Jeden z drugiego wjedzie i koniec, a to jest właśnie taki zakręt. Wow, 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 wow. No ten Celen nieźle ma z przyspieszeniem, kurczę. Podejście ma konkretne. Celen. Podoba mi się. Cyk, elegancko. To właśnie lubię, to takie wyprzedzanie na zakrętach. Gdy ktoś jedzie... Wow! Tak jak ja właśnie teraz, po najniższej linii oporu. O, ten zakręt był chillowy. Nie miałem czasu się spojrzeć na mapkę, bo starałem się już tak podejść do zakrętu, żeby wyminąć jak najwięcej przeciwników, a to się okazało, że zakręt był ciosem w plecy. No wszyscy pojechali tam akurat po ścianie, ci co byli z przodu. No ale to mnie w ogóle nie uszczęśliwia. Co mi tam obchodzą inni, ja mam dobrze jechać. Ale się tutaj spychają, bardzo dobrze. Gdzie dwóch się bije, tam wiecie, o co chodzi. Gaz, 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 gaz. Okej, okay, fajnie. Piąta pozycja. Z przodu ziomek ma jakieś lagi. Gaz! Okej, okay, jeszcze parę zakrętów do wykazania się. Uwaga, uwaga. Myślę, że to jest gracz pecetowy ten z przodu, bo lata na boki. Zobaczcie, nie? Ale to jest tak zrobione, że jak ktoś ma lagi, to nie zepchnie cię tym lagiem. On po prostu robi się przeźroczysty.
A, to jest właśnie ta Supra, o której mówiłem. A, zobaczcie, zepchnął się, ale i tak bym go nie wyprzedził, był za daleko. Piąta pozycja, no całkiem nieźle. Niebiescy zdobyli 1400 punktów. Nawet. Piąta pozycja. Tam w jednym miejscu popełniłem jakiś błąd. No, już nie pamiętam, w którym to było. Czy w ogóle cały wyścig jechałem słabo. Myślę, że da się coś podkręcić z tym GTR-em. Trzeba będzie to koniecznie sprawdzić dzisiaj. I czysta jazda 4080. No całkiem nieźle. 13 tysięcy punktów, umiejętności 960, tam miałem sporo tych umiejętności nabitych, ale problem w tym, że no właśnie, ktoś mnie dotknął i mi skasował wszystkie, ale 100 tysięcy kredytu, pięknie, już mam pewnie ze, ile mam to, nie wiem, 2 miliony mogę mieć? Piąta pozycja w generalce, no tak sobie, musimy tego GTR-a koniecznie zrobić na następne mistrzostwa. 22 tysiące kredytów. Trzeba go dostosować. Ja myślę, że zwiększyć moc. Już 2 miliony 319 tysięcy. Nie wiem, kiedy ja tę kasę zdobywam. No po prostu leci sama. Sama leci ta kasa. Bardzo szybko się nabija. Nie wiem, po co ktoś robi takie poradniki, jak nabijać szybko kasę w Fordzie albo punkty doświadczenia. One same lecą. No i sprawdźmy, co my możemy z nim zrobić. Tutaj są ulepszenia. Jest ten pakiet karoserii, ale ja już mam go zainstalowanego. Tak, zobaczmy o spoilerowanie. Z tyłu możemy bez regulacji. Standardowy mamy taki. Trochę wydłuża się hamowanie, ale... No i zwiększa nam się klasa do S1. Tutaj dalej mamy w S1. Weźmy sobie ten spoiler. Zresztą jest ciekawszy. Znaczy mniejszy i fajniejszy. Tamten duży był taki do dupy. Zobaczmy, co mamy tutaj z oponami zrobione. O, ludzie. On się strasznie muli właśnie na tych oponkach. Patrzcie, że instaluje te węższe. Nie, niektóre przyspieszenie nam się polepsza przy tych węższych, ale prowadzenie się pogarsza. Zobaczmy, co się stanie. Przyspieszenie nam wzrasta, czyli on się mulił od tych opon trochę. No dobra, zobaczmy, jaki typ opon mamy zainstalowany. Standardowe, to są pewnie jakieś i tak koksy. Okej, więc to mamy zrobione. Przeniesienie napędu, no tutaj niewiele można zrobić, tylko skrzynię biegów. 890 punktów mamy obecnie. Co do redukcji wagi, no tu nic nie mamy zrobione. Jeśli zredukujemy jeszcze trochę, to start i przyspieszenie mamy znacznie lepsze i wzrasta nam też prowadzenie i hamowanie, więc ja myślę, że lepiej go odciążyć niż dawać mu więcej mocy. Węższe opony też lepiej wpłyną na przyspieszenie, możemy też dać mu trochę więcej mocy. To nam powiększy prędkość, przyspieszenie i start, ale redukcja wagi chyba da nam fajniejszy rezultat w tym wypadku. No bo jeszcze dodatkowo polepszy nam się hamowanie, przynajmniej tak mówią nam statystyki. Dodatkowo pomyślałem sobie, że można by troszeczkę zwiększyć zawieszenie, oczywiście regulując to w tuningu. Wydaje mi się, że jest troszeczkę za niski, chociaż kurczę, jest to samochód szosowy. Ja wiem, zaraz zobaczymy, jak teraz jeździ. Pamiętam, że jak się nim ścigałem na multiku i startowałem z maksymalnych obrotów, no to muliło go znacznie na tym starcie. Nie powinno tak być w GTR-ze, on powinien wyrwać elegancko, więc tak. Odciążyliśmy go, daliśmy mu węższe opony i zobaczymy, no i inny spoiler, tak? Dobra, teraz z niskich obrotów startuję sobie tak. Trzeba by było oczywiście to sprawdzić na multiku, jak się teraz zachowuje. Ale sprawdźmy sobie może tutaj. Dobra, i próbujemy. Myślę, że na pewno jest lepiej. Wtedy go gorzej mówiło. Znaczy, też oczywiście te obroty spadały, bo on łapał trakcję. Ten samochód ma zajebistą przyczepność, zajebistą trakcję, zajebisty start, ma ten specjalny system do startu i on sobie świetnie daje radę. Zresztą ja go widziałem w akcji na wyścigach dragowych, co on robił z konkurencją, po prostu ich rozwalał. Jakieś tam BM-ki, no...
na dragach jest to dobry samochód. Zresztą te samochody, które ja widziałem, tam miały jeszcze jakiś dodatkowy tuning, jakieś tam 1000 koni, 600, 700, coś koło tego. Jeden miał 1000 koni, to był akurat tuning polski, z Polski, a drugi to miał gdzieś tam 700 albo 800 koni mechanicznych, no i to był jakiś tuning niemiecki. Właśnie gościu z Niemiec sobie przyjechał i tuningował go sobie. I tutaj oczywiście to nie ma żadnego porównania, w Multiku to się dopiero sprawdza, jak samochód się zachowuje, ale już będę wiedział, że tego Nissana Horizon Edition mam troszeczkę lepiej zrobionego, bardziej dostosowanego. Jeśli chodzi o prowadzenie, jest całkiem w porządku, myślę, że na zakrętach będzie sobie w miarę też radził. On jest zwłaszcza stabilny, może nie tyle skrętny, co stabilny. Dobra, wygrałem. Z tą skrętnością tutaj jest trochę kontrowersyjnie. Ja myślę, że on ma napęd ustawiony 50/50 tył przód. Zobaczymy, bo możemy to sobie tu ustawić. Prawdopodobnie dyferencja możemy modulować. Tak. Nie, ma na tył 70%. Niech tak zostanie. A to ciekawe. Ma jakieś dziwne ustawienie na samochód. Z napędem na 4 koła, hamulce, tłumienie, resory. Nie, tu jest wszystko w porządku. Ja bym troszeczkę zwiększył to zawieszenie do powiedzmy 13 cm. Tak. Stabilizatory, wow, pochylone koła ma mocno, ale bardzo fajnie się go prowadzi, więc ja nie będę tutaj nic zmieniał. Zróbmy tutaj może większą prędkość maksymalną. Chociaż ja wiem, 100 wystarczy. Zresztą ja i tak nie wykorzystałem tej prędkości maksymalnej. Skrócimy trochę jedynkę, wydłużymy dwójkę. I zobaczymy, jak teraz będzie startował. Chodzi o to, żeby na tej jedynce był na wyższych obrotach przy starcie. O! I teraz ma wyższe obroty i przy tych wyższych obrotach te samochody mają więcej mocy, więc będzie zdecydowanie lepiej startował teraz. A nie będzie startował od niskich obrotów. Chociaż pojemność mamy tutaj bardzo fajną i moment obrotowy. Także teoretycznie nie powinniśmy się tym aż tak bardzo przejmować, no ale zawsze to trochę więcej do tego przyspieszenia. Trochę więcej tego przyspieszenia się przyda. Na wyścigach jest to jak najbardziej widoczne. Kurczę, no nie mogę się doczekać, kiedy będę się ścigał online już tym GTR-em. Dawam oczywiście znać, jak sobie radzi. Czy rzeczywiście jest lepiej? No a na obecną chwilę bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.